Już w tej chwili coś, co by o jego osobowości świadczyło. Nie ma spojrzenia. To trudno tak cokolwiek powiedzieć. Żeby możliwie precyzyjnie wyrazić to, co się o tym facecie myśli obecnie, przypomnieć to, co się myślało kiedyś. Pamiętam, wie pan, takie chwile? Nie, to człowieka nie można w jednym wymiarze. Ja osobiście go nie znałem. Znałem tylko jego pracę. Ja to pamiętam, szczerze mówiąc, Grochowo. To nie był facet jednoznaczny, tak? Nie chcę przymiotników jakichś takich. Nie chcę gadać. Nie to, że nie chcę gadać. Nie umiem tak gadać. Słuchajcie, no człowieku, no jak wy się tego, no nazywacie, no a zresztą mniejsza z tym. A więc tego, co to ja chciałem powiedzieć, aha, tak. No więc potrzebujemy, rozumiecie, a w ogóle to się zbliżcie nieco, obywatelu, zbliżcie się tak. No jak wy się tego, aha, Kowalski. No więc orientujecie się zapewne, Kowalski, jak na was liczymy, na waszą, rozumiecie, no na waszą postawę, no jednym słowem. Wytypowaliśmy was na kaskadera. Będziecie skakać? No to do roboty. No tylko pamiętajcie, Kowalski, pardon, kaskader. To ma być skok. Skok ma być. No, uwaga! Kaskader, no więc żyjecie, no żyjecie, nie zaprzeczajcie, żyjecie, tak, a zadanie niewykonane, upadliście zupełnie jak worek kartofli, zawiedliśmy się na was, kaskader, zawiedliśmy się, no, ale jeszcze nic straconego, tylko się zmobilizujcie się i weźcie się w garść, powtarzamy. Uśmiechacie się? A można wiedzieć, co was tak śmieszy? A czy może to, że popsuliście całą scenę? A po co u diabła wpadliście do tej wody? Pomyślcie, cały mój wysiłek, praca całego kolektywu, wszystko nadaremno. Powtarzamy. Dobrze. Oszczędzacie się, co? Oszczędzacie się? A nie wstyd wam? Zaangażowaliśmy ogromne środki, ale wy tego nie widzicie. Nie chcecie widzieć. Ale to nie te czasy, kaskader. Nie te czasy. Nie radzę wam chować głowy w piasek. Uwaga! Klapsz!
Słuchajcie, kaskader, kaskader! Nie bądźcie taki esteta! Zośki Loran i tak nie poderwiecie! No, wreszcie czyjaś pomocna dłoń. On chyba zwariował. Zwariował, czy to ma być jezioro łabędzie, czy skok kaskadera. Kowalski! Przywołuję was do porządku. Jedziemy od nowa. Dobrze. Idiota, nie kaskader! To dopiero połowa skoku! A co z drugą? Czy ja mam kręcić na raty? Wprawdzie za państwowe pieniądze, ale wszystko ma swoje granice. Skacz powtórnie! Ostatecznie. Nie, nie. Tego tylko brakowało. Asekuracja na linie. Może wam jeszcze poduszkę przywiązać, co? Ale miarka się przebrała. Macie ostatnią szansę. Wstrząsnąć widzem. Dostarczyć mu odrobinę emocji. Rozumiecie? Rzeczywiście trochę lepiej, ale... Ale dlaczego tylko na dwie połowy, no? Powtórzymy to jeszcze raz. Przy skoku rozciągnijcie się jak najszerzej. Tak, aby upaść na obie szyny. O! Wówczas będziemy mieli chociaż trzy części. To jest myśl. Uwaga! Co? Wyłamujecie się? Ostrzegam, Kowalski. To się źle skończy. Dla was oczywiście, dla was. Bo ja zawsze dam sobie radę. Nie ten kaskader, to inny.